Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 91. odcinku z serii City Skylines na moim kanale. Jak widzimy, nasze miasto Nowa powoli się rozrasta. My natomiast mamy w dzisiejszym odcinku, w najbliższych odcinkach, plan, żeby pozbyć się tutaj tej góry i w jej miejscu, żeby powstała taka oto tutaj zacna dzielnica. No dobra. Przyjrzyjmy się temu, jak to tutaj wygląda. Pierwsze co, to może drugie tempo gry. To jest najważniejsze. Dobra. Jak widzimy, tutaj nowy rodzaj wjazdu do dzielnicy sprawia, że ta dzielnica wygląda o wiele estetyczniej. Nie da się ukryć. No, poza tym tutaj mamy też przemysł rolniczy, więc on też nie jest aż tak niszczycielski, jeśli chodzi o właśnie tutaj... jak to się nazywa? O środowisko. I tak samo będziemy musieli zrobić ten wjazd tutaj, ponieważ tutaj no, wygląda to po prostu makabrycznie. Ale no, tutaj to jeszcze, do tego jeszcze dojdziemy, tak? Do tego miejsca. Jak widzimy, nasz niepłaski park nie wygląda aż tak źle. No, nawet całkiem spoko to nawet wygląda. Dobra, ale dość przyglądania się. My musimy tutaj zacząć rozwijać nasze bloki, tak? Naszą dzielnicę, konkretnie tą część tejże dzielnicy. Tak więc... ile tutaj powinno być kratek? Spójrzmy. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem? Dwa, cztery. Rzeczywiście. Siedem kratek i potem jest przychodnia. No i potem jest droga, która to zamyka. Przy czym z tego co pamiętam, to była chyba droga jednokierunkowa, jeśli tutaj dobrze sobie przypominam. Tak, to była droga jednokierunkowa, droga wyprowadzająca nam ruch z tej dzielnicy, a więc zresztą jest no, z tego kwartału, a więc 3, 4, 5, 6, 7 i raz, 2, 3 i 4 dotąd. Ok, tak, oczywiście światła, bo na pewno się włączyły, no oczywiście i to jeszcze na głównej drodze się włączyły. Dobra, przychodnia. Chwila, jak jest ta przychodnia umiejscowiona? Czy ja by ją... Gdzie ona ma wejście? Aha, od strony głównej drogi. Okej, okej, to nie jest taki zły pomysł. To naprawdę nie jest zły pomysł, żeby ta przychodnia była w stronę głównej drogi zwrócona. Czy to jest oznaczone jako nasza ekodzielnica? Tak, jak najbardziej, więc wrzucamy tutaj oznaczenie, że tu mają być bloki i proszę zacząć te bloki budować. Jak widzimy, strasznie przeładowany przystanek tutaj mamy i niestety nie mogę go nijak sobie zobaczyć, ile tutaj osób z tego przystanku korzysta, a bardzo by mi się taka wiedza w tym momencie akurat przydała. Dlaczego? No ponieważ mógłbym ocenić, czy to miejsce tutaj jest... O, no po prostu zajebiście rozpoczęli budowę. A nie, okej, okay, okej, okay, dobra, dobra, nie czepiam się, bo już chciałem się przypierdzielić, że tutaj zostaną puste miejsca, ale nie. Tutaj są też jakieś, jak widzimy, trawniki, więc okej. Okay. Ten budynek wygląda, kurde, jak taka miniaturka tych budynków. Patrzcie, ten budynek, a ten budynek. Albo lepiej, o, lepiej, porównajcie. Ten budynek, a ten budynek. No, albo jeszcze lepiej, ten budynek, a ten budynek. Dostrzegacie różnicę? Ja nie za bardzo. Ale no, jak widzimy tutaj, mieszkańcy mają się dobrze. O, tu zaraz będą, nie, tu jeszcze nie będą się rozbudowywać, ale tutaj są już bliscy rozbudowywania się. No to dobrze, no to dobrze. My zatem bierzemy narzędzie kształtowania terenu. O, i znowu mamy mnóstwo ziemi, którą musimy wysypać. Oczywiście wysypiemy ją tutaj, tworząc... Debile! Debile! Patrzcie! Patrzcie, debile w Skyline'ie. Zamiast to przejechać część na tą, albo lepiej jeszcze na tą bramkę, na tą, to nie, wszyscy się tłoczą w tej jednej bramce. Debile! No
No debile! Po prostu debile! Aż sobie muszę górkę ze złości usypać. Dobra. Usypmy tutaj fajną górkę, przy której będą przejeżdżać pociągi w tymże mieście, ewentualnie zmierzając, kurde, do tego miasta. Boże, drogi. Ja nawet nie chcę tego widzieć. Co tu się stało? Halo, a dlaczego tu jest... Potrzebny transport dla zmarłego mieszkańca. No to już, dlaczego on się tam nie pojawił i dlaczego tutaj nie pojawiła się linia metra, chociaż powinna. Powinien być przystanek właśnie metra. Na razie wyłączony z użycia. A chwila, a jeżeli ja go włączę, jak to będzie wyglądało z hałasem? No właśnie, no wtedy hałas jest jednak od tego metra. No ale cóż, no nic na to nie poradzę. Nic na to nie poradzę. Metro będzie nam, no niestety, ale jak najbardziej potrzebne w tym mieście, ponieważ z czasem ilość naszych mieszkańców będzie tak wysoka, że może po prostu oni utoną, ci mieszkańcy, tak, w tych odpadkach. Dobra, popatrzmy, jak to tutaj teraz wygląda. Tutaj już jest koniec tej dzielnicy, więc zaznaczamy, że ten kawałek trzeba cały wyrównać. Dobrze, bardzo zacnie. No to teraz oczywiście dwupasmówka z buspasem. Okej, tutaj będzie park w przyszłości. Teraz trójpasmówka zwykła. No i z tego co pamiętam, to symetrycznie do tej trójpasmówki, znaczy do tych ulic, leciały tutaj ulice, więc już je tutaj wybudujemy, już je tutaj zrobimy. Wyłączymy oczywiście światła, zaznaczymy, że cały ten obszar to jest tutaj no, nasza ekodzielnica. Nie wiem dlaczego park nagle znalazł się poza tą ekodzielnicą, ale zaraz się w niej znajdzie. O, właśnie w ten sposób. No dobra. Czyli tutaj mamy to i teraz co jest po tej stronie tejże ekodzielnicy? No same bloki, samiutkie bloki. Dobra, okej, jestem w stanie to tak zrobić, tylko jeszcze rury. Rury to jest oczywiście podstawa. Dobra, tu zaznaczamy, że to mają być obszary mieszkalne. Wybieramy również obszar park, ale nie brama boczna, mała brama główna. Jak ja tutaj bramy poustawiałem do tych parków? Chwila, proszę. Nie, duże bramy główne poustawiałem. No dobrze, a więc niechaj tako jest. Duża brama główna, o. Chociaż nie, ona tam nie może być. No i teraz wybieramy obszar parkowy. Okej. Wejścia do naszego parku. O, i ten park zrobimy tutaj, tak coś.
O, całkiem fajnie to wygląda, całkiem fajnie to wygląda, no, podoba mi się. Jeszcze bardziej by mi się podobało, gdyby zaczęli ulepszać te bloki, ale to jeszcze chyba trochę czasu minie, zanim oni na to wpadną, nasi tutaj drodzy mieszkańcy. Dlatego na razie budujemy płot. Wygląda to całkiem spoko. Zastawimy tutaj to wszystko dużymi drzewami. Tutaj i ten kawałek tutaj też. Subcio, tutaj z tego co wiem też miały być drzewa, więc oczywiście je tutaj wstawimy. Drzewa między blokami to jest jak najbardziej super pomysł. U mnie na przykład na osiedlu też jest coś takiego, że właśnie są bloki, między nimi jest mnóstwo drzew, przez co jak to wszystko zaczyna kwitnąć na wiosnę i na lato, to jak trawa rośnie, to ja się czasami czuję, jakbym po prostu przez park szedł. Tak mniej więcej wygląda, znaczy no już nie to osiedle, gdzie mieszkam, bo to jest osiedle, gdzie mieszkają moi rodzice, to jest osiedle, na którym się wychowałem. Moje obecne osiedle, na którym mam mój bunkier, no to ono bardziej przypomina chów klatkowy, tak? Takie po prostu bloki stoją jeden przy drugim, 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 ale też fajnie to, swoją drogą fajnie to wygląda, bo ja akurat mam tak, że tu gdzie jest ta droga, tu jest mój blok, tu jest potem ulica, tu jest następny blok, ulica, jeszcze jedna ulica, taka główna, a ja tutaj mam taki wielki, właśnie zamknięty jakby skwer i wokół niego są bloki wybudowane i to też wygląda całkiem spoko. Okej. Informacje o obszarze parkowym, oczywiście wejście za darmo, przepisy, jakie ja tam daję przepisy do innych parków, dlaczego tu nie ma parku? Zakaz fajerwerków i park główny, okej, to nie jest wielki problem, zakaz fajerwerków, park główny i tyle wystarczy. I teraz co ja bym tutaj mógł dać? No właśnie, może tutaj damy jedną altanę. Tutaj damy drugą altanę. O, mam fajny pomysł, mam fajny pomysł. Bo teraz mi się przypomniało właśnie, że... Aha, przecież to mam wycieniowane. Dobra, dupa nie pomysł. Dupa, a nie pomysł. Mała fontanna. Oj, ale ta fontanna jest tak maleńka, że jej praktycznie nie widać. Duża fontanna. O! O, why not? Why not? Zrobimy tak. I teraz weźmiemy ławeczki. I już bardziej kamery nie mogę niestety przysunąć. No dobrze. Skoro nie mogę, no to trudno. Okej, i jeszcze w tą stronę. O, jest super. O, i jeszcze między to damy lampy.
I to jest naprawdę spoko miejsce. Naprawdę ładne miejsce nam wyszło. Wiecie, czego jeszcze tutaj brakuje? Ja wam już powiem, czego nam tutaj brakuje. Brakuje jeszcze nam tutaj ładnego kwietnika. Ja bym mógł tak teraz siedzieć i kolejne 5 odcinków dłubać przy tym parku. Wy też tak macie, jak gracie w Skyline'a, że jeżeli zaczynacie pracę nad jakimś fragmentem i potem się okazuje, że o kurde, minęło 6 godzin. Wygląda całkiem spoko. Tylko trochę tam, trochę nam tutaj nierówno wyszło. No już to poprawimy. O. O, i takimi drzewami udekorujemy cały ten park. O, tam widzę, że już zaczęli się rozbudowywać. Teraz tak sobie myślę właśnie, że ta fontanna to może być całkiem spoko pomysł. Do wybudowania czegoś tutaj. Albo ewentualnie w innym parku. O, i tak ten park zostawimy. Niech to jest taka bardziej otwarta przestrzeń. Wygląda to całkiem dobrze. Co tutaj powinno być? Aha, Instytut Sztuk Pięknych, tak? A ile on pożera? Niech jest. Stać mnie na razie. I już zaczęli rozbudowywać bloki. I to mi się podoba. To mi się bardzo podoba, bo to znaczy, że poziom życia naszych mieszkańców cały czas rośnie. To jest oczywiście fajna sprawa. Oczywiście wszyscy lubimy, kiedy nasi mieszkańcy się rozbudowują, więc popatrzmy sobie tutaj przez chwilkę, jak... Ej! Oszukano mnie! Lepszy budynek jest niższy niż... ten... niż... gorszy. Ej! Poczułem się oszukany. Oszukali mnie. Tu mamy jeszcze coś takiego jak... Instytut... No... Jakie to jest wielkie! Pokażcie no mi to. To będzie, że to jest jakiś MIT. Co to w ogóle jest? Ta szkoła przekazuje wiedzę w zakresie technologii. Alternatywa dla uniwersytetu. Fajne! Szkoda tylko, że absolutnie mnie na to nie stać.
A jak my stoimy z liniami? Wybudowanie tutaj tej drogi pozwoli nam na stworzenie kolejnych linii autobusowych. To dobrze, to mnie akurat bardzo tutaj cieszy. Na razie tej tutaj linii jeszcze nie będę mógł zbudować, ale jak najbardziej będę mógł zbudować tą linię. I tą linię. Co to za korek? Boże, patrzcie co tu się dzieje! I ja nie dostaję o tym powiadomienia! Co tu się stało? Dlaczego tu jest taki korek? Chwila, gdzie te wszystkie auta jadą? Proszę mi pokazać jego trasę. Dokąd te auta mają jechać? Pokażcie mi jakieś inne samochody. Nie, mnie nie obchodzi ta aleja. Ja chcę zobaczyć te samochody. Dokąd one wszystkie jadą? Masakra! Co tu się stało? Ja o tym absolutnie nie pomyślałem, że... Dlaczego tu się takie korki nagle zrobiły? A te auta gdzie jadą? No tak, o tym nie pomyślałem. Jaki jest problem? Już wam tłumaczę. Problem jest taki, że powiedzmy ten sam, jakieś auto powiedzmy jedzie stąd i ono chce się dostać tutaj, w okolice Olimpu. To auto, ono musi przejechać tędy i tutaj potem nie ma wyjazdu. To auto musi przejechać tędy, wyjechać tutaj, wjechać znowu pod ziemię. Chwila.
Ale z tego co ja wiem, tutaj jest wyjazd. Więc jeżeli ja bym tutaj pod ziemią wziął rampę, oznaczył ją w ten sposób, ja bym tą rampę zaznaczył tak. Teraz bym wziął światła, wyłączyłbym te światła. No właśnie, i widzicie? I teraz część samochodów, która chce się dostać do tamtej dzielnicy przemysłowej, one już w tym momencie robią sobie tutaj, one już skręcają tutaj pod ziemią i to już działa lepiej. Już nie ma tego gigantycznego korka, który tam powstał. Myślę, że to jest tutaj ratunek dla tego miasta i to tylko w tym miejscu trzeba takie coś zrobić. Dlaczego tylko w tym miejscu? Ponieważ nigdzie indziej nie ma sytuacji, że trzeba dojechać z zewnątrz miasta do jakiejś dzielnicy z pominięciem centralnego ronda. Resztę ruchu obsłuży podziemne centralne rondo komunikacyjne, które jest pod dworcem zbudowane. Tylko tutaj, w tym jednym miejscu, brakowało tego jednego przejazdu, żeby rozładować te mega ogromne korki, które tutaj powstały. I teraz jak tak patrzę, to ten korek, on powinien powoli, powoli zanikać. Miejmy przynajmniej taką nadzieję, że on będzie tutaj powoli nam znikał. Przyjrzyjmy się jeszcze na przykład... Przyjrzyjmy się części tych samochodów teraz. Co one będą tutaj robić? No tutaj widzę, że tutaj ciągle spora część ruchu jednak przełącza się na tą drogę. O, i one jednak tutaj korzystają z tej drogi, więc tutaj jest ok, tutaj jest ok. Wprawdzie jest to bardzo chaotyczne połączenie i myślę, że lepiej będzie wprowadzić je właśnie gdzieś tutaj, na tej wysokości, myślę, że będzie bardzo dobrze je wprowadzić, to połączenie. I tutaj trzeba będzie też od razu wyłączyć też światła. To połączenie tutaj na razie można wywalić i niech korzystają z tego dalszego połączenia. O właśnie, z tego tutaj. O, i teraz to będzie działać o wiele lepiej. Teraz powinno to rozładowywać ten ruch o wiele płynniej. Te korki tutaj powinny zaraz nam znikać. Jak widzimy, o, już coś się poprawiło, już się coś poprawiło. Bo teraz cały ten ruch, który dotychczas musiał jechać tam na powierzchni, teraz jedzie tutaj, wjeżdża na tą rampę i tą rampą bezproblemowo może się stąd oddalić. A jeżeli jeszcze ja bym sobie ulepszył tą drogę do dwupasmowej, ale właśnie jednokierunkowej, to by dawało mi jeszcze dodatkowe możliwości, bo to są aż dwa pasy, którymi mogę ten ruch teraz obsłużyć. No właśnie, właśnie, to jest dobre, to jest... zdaje się całkiem dobre. Mhm.
co nie zmienia jednak faktu, że potężne korki nadal istnieją na tej trasie tutaj i to mnie bardzo niepokoi z jednej strony. Z drugiej strony widzę, że nie ma już korków takich dużych tutaj na powierzchni, więc też te korki będą się łatwiej rozładowywać. Wow, tutaj widzę, że tutaj już aż dwoma pasami cisną. Co tu się dzieje? Dobra, ten odcinek sobie zakończymy, ponieważ jest on już wystarczająco długi, tak więc jeśli Wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie, pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. A ja zapraszam Was już wkrótce na kolejne odcinki ze Skyline'a, gdzie postaramy się dalej walczyć z korkami i spróbujemy rozładować ten korek oraz tutaj z tym postaramy się coś podziałać, ale dopiero w kolejnych odcinkach, tak więc dzięki, że oglądaliście, no i na razie.